Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w Galerii Quadrillion w Warszawie i mam niebywałą okazję rozmawiania z samym mistrzem Włodzimierzem Szpingerem. Zaczniemy od samych początków, bo od tego, że urodził się Pan w Warszawie, ale Pana życie ciągle kierowało gdzieś tam w stronę wody, ku Gdańsku, ponieważ tam skończył Pan ASP. Jak to się stało? No, bardzo długa droga, zanim dotarłem do Gdańska. W Warszawie urodziłem się w czasie okupacji hitlerowskiej. No, tam też miałem jako osesek przeżycia dość, że tak powiem, katastroficzne, ponieważ byłem przysypany z całą rodziną w piwnicy własnego domu, gdzie uderzyła bomba. No potem oczywiście te koleje losu były różne, czyli Pruszków, obóz w Pruszkowie, potem Kraków, no następnie Łódź, gdzie oczywiście dorastałem potem, ukończyłem liceum plastyczne, potem zdałem do Akademii Gdańskiej. Więc ukończyłem tą akademię, zaczęła się już taka profesjonalna moja, nazwijmy, droga. Zacząłem malować obrazy i je sprzedawać. Była DESA, piękna galeria w Gdyni, gdzie mój przyjaciel Janusz Mąsowicz zawsze mnie zapraszał i tam sprzedawaliśmy moje obrazy bardzo długo, aż w końcu zdecydowałem się jeździć po Europie. Byłem w Holandii, byłem w Austrii, tam cały czas oczywiście, jakby to nazwać, no, malowałem dla chleba i po prostu nabierałem dużej wprawy. Marszanci, którzy wtedy interesowali się moim malarstwem, bardzo naciskali mnie na szybkość malowania, na ilość. No to wszystko potem procentowało warsztaty. Następnie wróciłem do kraju, gdzie po różnych tam, powiedzmy, kłopotach postawiłem dom z pracownią. Czyli Pan również mieszkał dużo za granicą, tak, no, na stałe dużo bardziej? Nie, tak, dużo nie. To były tam pół roku w Holandii, trochę w Austrii. Nawiązałem już od lat z Galerią Carmen, której sprzedaję do tej pory, wystawiam i która promuje mnie na całym świecie, moje malarstwo. Wspaniale. Także tutaj... tak, jeżeli mógłby Pan wskazać, co tak najbardziej ukształtowało Pana twórczość, bo mówi Pan o tych podróżach, ja myślę, że to jest dosyć ważna sprawa. Podróże i na pewno też rodzina, prawda, z tradycjami artystycznymi. Tak, tak. No więc jeżeli chodzi o podróże, to pominąłem Włochy, bo to była bardzo ciekawy pobyt. Tam zetknąłem się z malarstwem, właśnie miałem podpisane nawet wejście do Pinakoteki Watykańskiej przez ówczesnego dyrektora, który podpisał mi taki klejn, że za darmo mogłem wchodzić, kiedy chciałem, i robić notatki, robić kopie. No, czasami przesadzałem, tam zacząłem zaglądać z tyłu za obrazy, przez co zrobiłem raz strasznie alarm z ochroniarzami. Tak. To były takie komiczne historie. Więc czyli obcowanie z tymi mistrzami i praktyka. I w pięknych miejscach, w pięknych miejscach. A to na pewno. Takich jak Asyż i temu podobnie. Cała Umbria. Czy Pan starał się powtarzać dokładnie te dzieła tych mistrzów? Czy w jakiś taki sposób przetwarzać samemu? Nigdy. Ta inspiracja była bardzo różna. Ja bardzo niechętnie zrobiłem w życiu parę kopii, ale to właściwie były adaptacje. Nie lubiłem tego robić. Pastiszy trochę robiłem, pastiszy z pejzaży,
wielkich mistrzów holenderskich. No, to też zarzuciłem już dawno, to było na początku mojej pracy zawodowej. Potem się inspirowałem już właśnie swoimi przemyśleniami i właściwie na tym poprzestałem. Jeszcze taką wielką rzecz zrobiłem, w sensie wielką, no wielką w sensie pracy. To był sąd ostateczny Memminga w skali 1-2, bo chciałem się zmierzyć z tą techniką. Wiele zrozumiałem z tego znakomitego warsztatu malarzy, którzy robili to od XV poprzez XVI, XVII wiek. To zresztą jest podstawa mojej techniki malarskiej. Ja maluję wielowarstwowo. Kiedyś to była straszna udręka, bo jeszcze nie było farb, które troszeczkę szybciej schną, prawda? No to trzeba było czekać. Używam wyłącznie sprawdzonych i naturalnych komponentów do malarstwa, czyli takich jak żywice na przykład. Olej lniany, żywice. To jest podstawa w ogóle mojego malarstwa. Nie używam akrylu. Zresztą nie lubię tempery, która jest protoplastą akrylu. Też nie za bardzo lubiłem, bo to wszystko jest dość, to znaczy olej ma krwistość i taką intensywność, tam to wszystko jest łagodne, fajne, ale szybko schnące, też za szybko, nie można pracować w tej materii. Dla mnie malarstwo żywiczno-olejne no, daje najwięcej satysfakcji po prostu. No ale oczywiście podstawą wszystkiego jest rysunek. Obraz składa się z wielu elementów i teraz jednym z elementem podstawowym jest rysunek, który buduje kompozycję i który wyraża treść. Znaczy to, co się chce powiedzieć. Ja stosuję wyłącznie malarstwo przedstawiające, czyli malarstwo figuratywne, gdzie figuracja przedstawia. Oczywiście, żeby to robić, trzeba mieć jakąś wiedzę o przedmiocie. Każdy. Za późno jest na studiowanie z natury, jeżeli się chce coś włączyć do kompozycji. No to już jest za późno. To już trzeba było zrobić wcześniej. Wiedza o przedmiocie, o jego kształcie, to musi być nabywana bardzo wcześnie i ona tylko się wzbogaca, ugruntowuje w późniejszym czasie. Z obserwacji to wynika, trzeba umieć zaobserwować, prawda, te formy. I jak mówię, to jest podstawa. Teraz w tą podstawę należy włączyć coś takiego wspaniałego jak kolor. Czyli kolor daje życie całemu obrazowi. I teraz tak, czy to będzie lekka taka monochromia, że nie za dużo tego koloru, czy to będzie mocne, potężne uderzenia kolorystyczne, no to decyduje też temat. Czyli pan tworzy najpierw szkice do swoich prac olejnych. Tak, szkice są dwojakiego rodzaju, właściwie trojakiego. Są szkice takie, które są wyłącznie dla mnie. To są te szkice robocze, które ja stosuję, żeby widzieć coś, zanotować, co ja chcę potem zrobić, rozwinąć. To są szkice, które się nie nadają nawet do pokazywania czasem, bo obserwator postronny nawet nic z tego nie zrozumie. To są takie notatki. Potem są szkice już bardziej zaawansowane, które mówią o treści, już o kształcie, jak i takim. A potem są rysunki, które nadają się na ekspozycję. No, pierwszy rysunek jest, ten szkic jest szalenie ważny, jeżeli się chce malować. To jest ta podstawa, żeby notować to, co potem się chce zrobić. Bo ja też stosuję takie trochę żywiołe podejście, że maluję na żywioł, na gorąco. Jak długo pan maluje taki obraz olejny? Ile trwa ta praca nad nim? To jest pytanie, które bardzo często zadają mi ludzie, ale chodzi o to, że tu jest niemożliwym dowiedzieć się. Prosta odpowiedź nie istnieje, bo
Tu nie można malować czasem, no nie czasem, bardzo często jednym ciurkiem. Tu są przestoje, tu są chwile zastanowienia, tu jest odłożenie tego obrazu. Ja nie maluję szybko. Malarstwo to jest bardzo trudno określana praca. Ta praca nie jest nigdy, nie ma tego zamknięcia w jakieś normy, w jakieś takie reguły. No nie można tego zrobić. Ale to chyba jest tak, że obraz po prostu ożywa na nowo w kontakcie z odbiorcą. I to też to jest zupełnie inaczej, tak. Ludzie patrzą, każdy inaczej patrzy na jeden obraz. Właśnie tak jak pani teraz powiedziała, że ożywa. Jeżeli ktoś go lubi i z nim rozmawia, to są rzeczy, które są bezcenne dla tego człowieka i dla autora. Spodobało mi się takie sformułowanie, że gdyby Hieronim Bosch nurkował, to malowałby jak Włodzimierz Szpinger. To bodajże chyba w tamtym roku przy okazji wystawy Muzeum Narodowym w Gdańsku. I czy takie odniesienia, bo to tak często dosyć się pojawiają, takie odniesienia w związku z pana malarstwem, twórczością, porównania do Hansa Memlinga czy Petera Bruegla, czy pan je lubi i czy pan je akceptuje? Nie, no to są ludzie, którzy to tylko można się pomodlić. No, ale w każdym razie Bosch by najlepiej to, tak sobie myślę, jako czytelnikiem, na pewno, że lepiej na pewno by to zrobił. Kiedy pan pracuje, kiedy pan tworzy te swoje baśniowe głębiny, tak, pełne gadów, płazów, morskich stworów, czy korzysta pan z jakichś książek, leksykonów, zwierząt, jakichkolwiek pozycji naukowych, czy tylko i wyłącznie wyobraźnia pracuje? Oczywiście, to jest bardzo takie mylące i niedobre, bo przetworzenie czegoś jeszcze raz jest już na starcie błędem. Nie wolno przetwarzać coś, co jest już przetworzone teraz. Jeżeli jest w albumie jakiś wizerunek czegokolwiek, na przykład no, bardzo dobry zresztą, taki, który się nadaje do jakiejś encyklopedii czy tego, to jest już bardzo określony przez rysownika, czy właśnie przez tego, co tam mieścił, nawet przez zdjęcie też nie. Zdjęcie też jest niedobre. Aha. Trzeba samemu zobaczyć. Najlepiej mało tego, że samemu trzeba zobaczyć. Trzeba to jeszcze do tego sobie jakby przemielić u siebie tą maszyną. I czasem to, co się zobaczy, wcale nie jest to, co potrzeba aktualnie na obrazie. Tak. Trzeba, tak jak mówię, to wszystko przepuścić jeszcze raz i to, co jest rzeczywiście w danym momencie dobre, to umieścić tam i wymalować. I to jest ta zasada. Wzorowanie się na czymkolwiek, nawet na, tak jak mówię, na studium natury, które w tej chwili się na przykład chce zrobić, ponieważ chce się umieścić tam lwa na przykład, czy coś. No to jest bzdura po prostu. Przede wszystkim trzeba już to mieć dawno przerobione. Dla mnie obraz jest złożony z wielu elementów, które muszą być już zapoznane przez autor, bo to jest i treść, i forma, trzeba znać te formy, kolor. To jest wszystko szalenie trudne, żeby potem to połączyć i żeby to było na tyle interesujące, nawet nie dla odbiorcy, ale dla siebie. Czy każda praca, rysunek, czy obraz opowiadają jakąś historię? Czy maluje pan w cyklach i opowiada pan jakąś jedną historię na przykład na kilku dziełach sztuki? Oczywiście, że można tak, były te moje właśnie podwodne serie, które opowiadały tak. W całym cyklu, ale tu jest coś takiego, że no, treść jakby literatura, dokładnie. No musi być zawarta w no tu się bardzo dużo dzieje. Bardzo dużo. Tu się patrzy i patrzy, no, i rzeczywiście no można czytać to. Bo o co tu chodzi?
coś, co nie ma powodu być narysowanym, bo jest nieciekawe, już z urzędu nieciekawe, no to nie ma sensu kompletnie. Tak. Więc należy coś wymyślić takiego, żeby to inspirowało przede wszystkim mnie jako autora, ale żeby podobało się ludziom, którzy znajdują tam właśnie tą własną jakąś przyjemność opowiadania, to znaczy nie opowiadania, oglądania tego opowiadania. Tak, już o tym sobie powiedzieliśmy na początku, ale możemy jeszcze raz powtórzyć, ponieważ współpracuje Pan z jedną tylko galerią w Warszawie, w Polsce, z galerią Quadrillion, w której się znajdujemy i obecnie możemy podziwiać tutaj Pana rysunki. Proszę nam opowiedzieć coś o tej wystawie. To jest wystawa, którą zdecydowałem z karnym właścicielką tej galerii już dawno i zacząłem się przygotowywać do tego już w zeszłym roku. Jest to metoda tak zwana przeze mnie tysiąca kresek. Tak. Metoda tysiąca kresek, czyli są to rysunki, które nie lubią na przykład planu. Znaczy, eliminują plamę jako taką. Jest tam w niektórych bardzo delikatne podmalowanie, czyli podlałowanie, nie podmalowanie, podlałowanie, ale nawet tu cienie się robi kreską. Czyli, czyli figuracja, która kształt, który ma na przykład światło, cień jest z kreski. Tak jak to robił ostatni już z żyjących, nie żyjących, ale w tym czasie Chodowiecki, Daniel Chodowiecki i gdańszczanin też. Ja chcę to jakby trochę reanimować, żeby to dalej jakoś można było przedstawiać widzowi, że tak można. Panie Włodzimierzu, bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Dziękujemy za te cenne wskazówki. I Państwa zapraszamy do obejrzenia wystawy, bo naprawdę warto zobaczyć tą kreskę, nie jedną.